wszyscy byli uroczysto liturgii mszy świętej intencji pszczelarzy. Zarówno tych żywych i zmarłych. Tradycyjnie przynosili dalej ołtarza owoce pracy pszczelego roku. Jest to miód wyprodukowany ciężką pracą pszczół, dlatego chyba jest taki słodki. Leczy umęczone ludzkie ciało, leczy duszę ludzką. Składamy również świece woskowe, owoc potu pszczoły. Niech i woń będzie przyjemna Bogu, a blask palący się świec nie rozjaśnia ciemności. Nie dociera do ludzkich dusz, które tak dziś często błądzą. Niech ten blask sprawi, że na nowo dojdą chwałę Boga w Trójcy Jedynej. Niech wola Boga sprawi, byśmy wszyscy uszanowali otaczającą nas naturę, przyrodę. Byśmy naszym zaniedbaniem nie powodowali zatrucia powietrza, wody i ziemi. Zabijając otaczającą nas przyrodę, tym także pszczoły. Od milionów lat pszczoły służyły człowiekowi. Dziś w XXI wieku pszczołom grozi zagłada. Prosimy Boga o pomoc, by nigdy do tego nie doszło. A wężące, latające pszczoły sprawią, że będziemy cieszyć się dobrymi zbiorami i zdrową żywnością. Musimy sobie wszyscy zdać sprawę, że z powagi sytuacji tylko skoordynowana ogólnokrajowa akcja może pomóc pszczołom, a zarazem nam wszystkim. Wzorujmy się na pszczołach. Zawierzmy nasze problemy opatrzności Bożej. Maryjo, Królowo Pszczół, módl się za nas. Gości, pszczelarzy, dosłownie wszystkich, później postawię się może według hierarchii, urzędów i tak dalej, ale to po kwoty. A tu spotykamy się na uroczystym, jakby to można powiedzieć, opłatku pszczelarskim. I po to, żebyśmy się tu uczcili te nadchodzące święta, uczcili naszą religię po prostu, bo tak nam. Jest to 38. spotkanie historii koła. Proboszcz tutaj dobrze mówi, bo on tam tu chyba było już 25. Pamięta niektórych tak, że to niestety czas tak ucieka, że włosy nam posiwiały, pszczoły też się postarzały, problemy, ale to nie było rozmawiać. I zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. W duchu oczekiwania na przyjście Pana postaramy się zaśpiewać kolędę przybierzeli do Betlejem pasterze, bo zawsze był albo przyrodzi, teraz zmienimy. Tradycyjny opłatek tych dniach, tak pięknych, oczekiwanych, gdzie gasną spory międzyludzkie, boją się rany, życzymy zdrowia, szczęścia, miłości. Niech mały Jezus, który się narodzi, serca naszych zagości. Te szczere życzenia składam każdemu z was. Niech się spełnią w waszych sercach, w rodzinach, w każdym otoczeniu, w życiu codziennym, na co dzień. Byśmy żyli w braterstwie, a nie w jakimś nieporozumieniu. A nadchodzący ten nowy rok, 2015, nie będzie pomyślny. W szczególności nie zagości zdrowie w naszych pasiekach. Bo o to się tu tak modlimy i prosimy. Tu z tego miejsca pragnę podziękować każdemu za współpracę w tych minionych latach. Uważam, że to ta współpraca dała dużo. Efekty tego dla dobra pszczół i naszej ojczyzny. I tak się składa, że jak wspomniałem,
to 28 spotkanie tu w naszej szkole. Było to już kupę lat, początek województwa kaliskiego. Tak to się zaczęło. Ja co mogłem, to robiłem i starałem się, żeby zawsze te koło istniało, żeby wszyscy byli w miarę spełnieni, żeby czuli się wśród swoich. Tak się składa, że przypuszczam, uważam, że czas mój się wypełni. Po prostu, jak sami można zauważyć, nie te zdrowie, nie te siły. I zresztą na zebraniach już wspominałem kilka razy, może nawet kilkanaście razy. I z tego powodu chcę, to dzisiaj jakoby to spotkanie było zamknięciem tego etapu, a po nowym roku wejdzie nowy włodarz wejdzie, który tu jest nasz, później przedstawimy go tu, pana Antoniego. I myślę, że wszystko pójdzie po staremu, bo nie ma takiej możliwości, żeby coś odsunąć, no bo życie jest jedno i trzeba toczyć. I toczyć walkę coś z każdego dnia o to, żebyśmy byli po prostu aktywni, a każdemu, żeby się darzyło. Więc jeszcze raz, to jest opłatek z Jasnej Góry, z tydzień temu przywieziony, byliśmy na pielgrzymce. Jak ktoś był i widział, to chyba trudno by było uwierzyć, że Piasto Polskie zginie. Chyba nie zginie, ale patrząc na tą ilość sztandarów i pełną bazylikę ludzi, pszczelarzy, to na pewno Bóg nie pozwoli, żeby ta dziedzina zaginęła. No bo to jest, wiemy, nasze życie. Pszczoła przedłuża ten głos. I to jest niemożliwe, żeby pszczół nie było. Tak uważam, że na pewno wcześniej czy później, a może to już nastąpiło w tym roku, ten układ był taki niepomyślny, pszczoły zginęły, w całej Polsce jest wyjątkowo niedobrze. Ale miejmy nadzieję, że zawsze po deszczu zaświeci słońce. I na pewno musimy być w tej dobrej myśli, a każdy z nas, jak się mówi, dołoży, będzie się starał, żeby te pszczoły miały z czego zbierać, to na pewno to będzie dobrze. Niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę tu w waszym gronie uczestniczyć, ale jest mi też niezmiernie smutno, że to takie pożegnalne spotkanie z waszym prezesem. Już wczoraj na spotkaniu Zarządu Regionalnego Związku w Kaliszu padła ta informacja, że kolega Stanisław się żegna z prezesurą. Wiemy, ile tu lat prezesował temu kołu, jeszcze za czasów, kiedy w Ostrzeszowie prezesem był mój ojciec. Ja jeszcze o pszczołach niewiele wiedziałem. W każdym bądź razie ta przyjaźń, że tak powiem, już trwa dosyć długo. Ja chciałem zarówno w imieniu Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Kaliszu, jak i w imieniu swoim własnym życzyć Państwu na święta wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności dla Was, dla Waszych rodzin w przyszłym roku obfitych pożytków pszczeli. I myślę, żeby ta współpraca pomiędzy naszymi kołami Ostrzeszów, Bieruszów nadal układała się tak jak do tej pory. Ja tu nie będę opowiadał, co było w Kaliszu, bo to prezes pewnie już Wam przekazał, a jeżeli nie, to przekażę. Natomiast o pszczołach też nie będę mówił, bo pan doktor też dosyć ładnie tutaj to wszystko opowiedział. Tylko byłbym jeszcze może, że tak powiem, niezadowolony, gdybym Wam nie złożył życzeń od Waszego starego przyjaciela, który tu niejednokrotnie bywał i nieraz razem bywaliśmy, pana Wignowskiego, który prosił, żeby w jego imieniu również wszystkim wieruszowskim pszczelarzom przekazać wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, no i na niwie pszczelarskiej wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę. Już z tych informacji, które usłyszałem, widzę, że to jest bardzo ciekawy temat.
na temat właśnie produkcji miodu, hodowli pszczół. Temat też niełatwy, coraz trudniejszy też. Miałem okazję właśnie napisać jeden artykuł do tygodnika powiatowego, żeby uwrażliwić też ludzi na ochronę pszczół, że jest to bardzo ważny problem też ekologiczny, że pszczoły giną, jest problem z zapylaniem roślin, a jeszcze poprzez niewłaściwe stosowanie oprysków niektórzy się jeszcze przyczyniają do tego gnięcia pszczół, dlatego też ważne jest, żeby o tym mówić w jak najszerszym kontekście, żeby ludzie mieli tą świadomość, że trując pszczoły pośrednio trują drugiego człowieka, a też w jakiś sposób narażają przyszłość swoich dzieci, bo gdy zabraknie pszczół, no to może się nawet to przyczynić do jakichś klęsk głodu na ziemi. Są pewne próby stworzenia sztucznej pszczoły i tak dalej, ale to na pewno nie rozwiąże tego problemu, tak jak to się dzieje w sposób naturalny. Także ze strony Kościoła też jest to bardzo ważny temat ekologii, ochrony środowiska i zdrowego właśnie żywienia. Ja też korzystam z różnych produktów miodowych, szczególnie w tym czasie przeziębień i bardzo sobie cenię, że mogę się coś więcej dowiedzieć. Też dowiedzieć się, ile to wymaga cierpliwości, pracy i poświęcenia właśnie zajmowania się tym pszczołami. Dlatego życzę, aby no po prostu Pan Bóg wszystkim błogosławił, aby jak były najlepsze zbiory miodu w przyszłym roku. Także dziękuję bardzo. Moim zdaniem należy podziękować ustępującemu, niewybranemu burmistrzowi, ponieważ uważam, że nasze relacje były bardzo dobre. Tak samo i poprzedniej pani burmistrz i jeszcze pana, pamiętam pana Wróblewski. Ja jeśli chodzi, podziękowałem kiedyś po skończeniu się kadencji pani Szopińskiej w kościele w Wieruszowie, jak miałem krótkie takie przemówienie, ale obecnie również takie jest prawo wyborcze, prawda, że relacje nasze były bardzo dobre i nie wątpię w ogóle, że będą gorsze. My potrzebujemy wsparcia, ale nie tylko po to, żeby obiad zjeść czy herbatę wypić, ale chodzi o tą, prawda, rozszerzanie tej wiedzy, jakieś ulotki, bo naprawdę uważam, że w społeczeństwie panuje ten analfabetyzm pszczelarski. Postrzega się pszczelarza jako tego, który no, jak ma ulę, to ma zawsze pszczoły i miód, prawda? A tak nie jest, prawda? Jest to praca coraz cięższa. Chcę powiedzieć, że ci, co może czytali moją książkę, gdzie napisałem trochę o historii pszczelarstwa kiedyś dawniej, to niestety musimy się bardzo wstydzić. Wtedy tego miodu było bardzo dużo, bo nawet ze swojej wioski pamiętam, że oddawano 2 garnce miodu arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, który z kolei przeznaczył je do szpitala w Wieluniu, dla pacjentów szpitala w Wieluniu. To znaczy, to były wtedy nie takie szpitale jak obecnie, to były ochronki takie, opieka była. Także, ale i w innych, nie będę tu wymieniał miejscowości. Były inne warunki oczywiście, przyrodnicze były inne warunki. Teraz wkracza mocno cywilizacja. Prawda? I ta cywilizacja z jednej strony jest dobra, mamy duże plony, ale z drugiej strony naprawdę niszczymy pszczoły. Ile dawał nektaru bławatek, który był, prawda, który rósł w zbożach. Obecnie go nie ma, tylko robi się jeszcze opryski w nieodpowiednim czasie. To jest, ja uważam, że to jest, proszę ojca proboszcza, że to jest
grzech przeciwko piątemu przykazaniu. Ja tak myślę, może źle myślę, a jednocześnie dziękuję ojcu za wspaniałe artykuły, które pisze, nie wiem jak nazwać, artykuły, bardzo, bardzo mądre. Chcę jednocześnie powiedzieć, zwracam się tu do ojca, że pszczoły ewangelizują nas. Każdy pszczelarz, ja powiedziałem kiedyś mojemu duszpasterzowi, że pszczoły mnie umacniają wierzę. Tam jest taki porządek, że naprawdę. I poza istotą ludzką Bóg stworzył pszczołę, która jest, no, nazywa się ją owadem Bożym, ale naprawdę, gdybyśmy my wszyscy postępowali tak jak pszczoła, to by świat był inny, prawda? Nie byłoby na świecie wojen, a te pszczoły przecież nie są wykształcone. One są jakby analfabetki, ale gdy opuści komórkę, ona wie, co ma robić, prawda? I ten podział pracy jest tak skonstruowany, że ona się zapracowuje, nie mówię, żeby się człowiek tak zapracowywał, prawda? Ona przecież w okresie pracy żyje dwa razy tyle, ile trwa okres jej wyklucia się, wygryzienia z komórki, prawda? 21 dni, a ona żyje zaledwie 40-42 dni w okresie tym. Wobec tego chcę powiedzieć, że jeszcze, że mały jest, szkoda, że mały, że ludzie z początku mało wiedzą o tym. Ja oczywiście, tak jak w ostatnim tam artykule był taki szybki wywiad, rzeczywiście ja od maleńkości byłem związany ze środowiskiem. Od maleńkości, prawda? Bo urodziłem się, no, tam pisze w lesie, no prawie w lesie, ale z drugiej strony była mała rzeczka, prawda? I tą przyrodę jakoś pokochałem, obserwowałem i teraz po prostu stoimy przed czasem, że tak powiem, przed okresem, że giną nam pszczoły. I nie będę się tu powtarzał, ale jeśli chodzi o ginięcie pszczół, czy czasem człowiek nie za bardzo zaingerował, że kiedyś te nasze pszczoły były dostosowane do tego środowiska, a teraz jest jakby intensyfikacja i zmieniamy matki, kupujemy to, te matki, które mogą czerwić, że tak powiem, cały rok, prawda, w dzieniu. I one u nas też tak chcą robić, dlatego też tak czynią i jest ich, i pszczół jest dużo, a pożytku, no niestety, nie ma, bo jak jest ich dużo, to one więcej również tego pożytku potrzebują, prawda, zwłaszcza pyłku pszczelego, prawda. My mówimy o miodzie, ale przecież wiemy, że pyłek pszczeli jest jeszcze lepszy, chociaż nie taki smaczny jak miód. Dziękuję bardzo. Sola, sola, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Bo jak puścimy to tak, no od niby to wiemy jak to się kończy, no. Także ja tu zawsze, jak ktoś dzwonił, różnie dzwonili i nieraz w niedzielę, i nieraz wieczorem, a nieraz nawet prawie że w nocy i jakoś nikogo nigdy nie zostawiłem bez odpowiedzi, bo wiemy, że wiedza pszczelarza jest najważniejsza, tutaj musi być, no mówiąc tylko pszczelarz, to by co powiedzieć, że to najniższy poziom to przynajmniej średnie takie wykształcenie pszczelarskie. Bo no, wielu wiedzy, trzeba być i pszczelarzem, a przede wszystkim i lekarzem, żeby to po prostu wszystko się kręciło.
niestety. Pszczoły na pewno jak jej się uda, to one podziękują właśnie. Będą dla wszystkich ludzi. Bardzo proszę. Ja dziękuję tutaj. Proszę uwagę. Ja tak, że tak powiem, przekazuję pałeczkę na tym kole tutaj Wieruszowskim. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Myślę, że dalej pan Stanisław będzie wspierał mnie w tym działaniu i prowadzeniu tego koła. 38 lat to jest szmat czasu pańskiej prezesury, panie Stanisławie. Na pewno cisnął pan tutaj na tym kole swoje znamie w przekazywaniu własnej wiedzy, tak jak się zorientowałem, z pokolenia na pokolenie, bo tutaj ojciec pański też hodował pszczoły i pan Dziadek. Dziadek i ojciec też. No i przekazał panu, także doświadczenie pańskie jest bardzo wielkie. Ja tym pszczelarstwem zajmuję się od niedawna, także moje doświadczenie jest niewielkie. Tu wielu z was jest bardziej doświadczonymi pszczelarzami. Padło tu bardzo dużo słów różnych na temat pszczół, ale tak przez chwilę się zastanowiłem, bo takim jednym zasadniczym tutaj momentem było, że społeczeństwo nie jest uwrażliwione na pszczoły i ma niewielką wiedzę. A tak się zastanowiłem, kto ma tą wiedzę rozszerzać, jak nie pszczelarze. Czy to społeczeństwo, które na ten temat nic nie wie, to nie będzie wiedziało, bo samo od siebie się nie dowie. My, pszczelarze, musimy jakby ten gaganiec wiedzy o pszczołach nieść do społeczeństwa, bo inaczej zostaniemy sami tutaj w swoim kole i między sobą będziemy wymieniać doświadczenia, a nie, społeczeństwo dalej będzie w tej samej poziomie wiedzy o pszczołach, jak było. Tu słyszę, że ojciec pisze artykuły. Podejrzewam, że każdy z was powinien coś napisać. Mamy czasopisma tutaj wieruszowskie i w ten sposób ta wiedza o pszczelarstwie powinna się rozszerzać wśród społeczeństwa. Takim drugim momentem, na który chciałem zwrócić uwagę, pan prezes czytał wspaniały wiersz. Wielu się tutaj zaciekawiło. A zasadniczym momentem tego wiersza było osadzenie tej lipy, robini. Myśmy rozpoczęli w tamtym roku ten cykl sadzenia drzewek, sadzonek lipowych. Myślę, że w przyszłym roku dalej będziemy ten temat wiedli i ja postaram się znowu jakieś 500 sztuk sadzonek załatwić lipowych i rozdamy to wśród członków koła i każdy sobie tam posadzi gdzieś w jakichś miejscach. Generalnie też była mowa o tych kwiatkach, o hamrach i bałatkach różnych. Rolnictwo się zmienia i będzie się zmieniać, a rola nasza jest w zwiększaniu pożytku dla tych pszczół. Bo co z niej silne rodziny, o czym każdy pszczelarzy marzy, te rodziny muszą gdzieś zbierać pożytek. Każda rodzina pszczela na własny wybuch potrzebuje około 80 litrów miodu. No to jest bardzo dużo. A żeby teraz jeszcze pszczelarzowi coś odłożyć, to trzeba gdzieś ten pożytek znaleźć. I my jest nasza rola w zwiększeniu pożytku, żeby też nie i dla siebie tego miodu i dla rodzin, żeby były silne. Myślę, panie prezesie, że już oficjalne przekazanie i zdanie musi być zebranie, spotkanie walne i sprawozdawca wyborcy, żeby to jakby miało uzasadnienie prawne, bo nie to, że to my sami tak przekazujemy, ale musi się to odbyć legalnie. Kwestia jeszcze taka, musielibyśmy dzisiaj, moim zdaniem, postanowić, kiedy będzie zebranie, to w styczniu albo w lutym, bo czeka w kwietniu walny zjazd, który ma się odbyć 18 kwietnia. Myślę, że przed walnym zjazdem musimy mieć zebranie. Chciałbym to konkretnie dzisiaj powiedzieć, żeby to już nie rozdzwaniać, a jest tutaj członków naszego koła bardzo dużo.
co na normalnych zebraniach na stylu tak nie ma. Dobrze by było popatrzeć w kalendarz i tam proponuję albo ostatnią niedzielę stycznia, albo pierwszą niedzielę lutego. Konkretnie jak tam by pasowało ustalić. No właśnie, czy...